kończąc masaż, daj sobie jeszcze chwilę, jeśli oczywiście masz na to tę chwilę. Dobrze jest wówczas pozostać jeszcze moment w takim skupieniu, poczuć nawet to, jak pulsuje krew, przenieść taką uważność do siebie, to też jest bardzo ważny moment. I przede wszystkim nigdy nie kończ masażu na takiej zasadzie, że po prostu go wykonałaś, odrywasz ręce i koniec. Przegłaszcz na koniec jeszcze skórę kilkoma ruchami po to, żeby nawet wyciszyć układ nerwowy. A jeśli danego dnia masz jeszcze parę minut dłużej, to wykonaj starohinduski masaż marma. Masaż marma polega na masowaniu odpowiednich punktów na ciele, w których krzyżują się drogi energetyczne. I masaż tych punktów w takim ogólnym skrócie poprawia samopoczucie, reguluje cały organizm i wprowadza równowagę. Tych punktów jest bardzo dużo, ale można oczywiście masować wybiórczo, tylko niektóre. Także możesz zastosować masaż na przykład brodzie, przykładając jeden bądź dwa palce i zataczając malutkie kółeczka, pole pracy to jest taki dosłownie centymetr, przy otwartych ustach. Dzięki temu masażowi będziesz rozluźniać między innymi napięte mięśnie skroniowe, które powodują takie uczucie, jak to się mówi, ciśnienia nałożonej takiej opaski i też napięciowe bóle głowy. Kolejne punkty to są punkty w okolicach stawów skroniowo-żuchwowych. Je też warto jest masować przy otwartych ustach. One będą poprawiać wygląd całej środkowej strefy twarzy, oczywiście w tym policzków głównie. Następnie może być to punkt na tak zwanym trzecim oku, czyli to jest mniej więcej ta strefa między brwiami. Tutaj będziemy wpływać także na poprawę koncentracji, na wyciszenie. No i też będziemy przy okazji rozluźniać okolicę, która jest odpowiedzialna za powstawanie lwiej zmarszczki. Na sam koniec przenieś dłoń na najważniejszy punkt marma, który się znajduje na samym czubku głowy. Jego się lokalizuje w ten sposób, że wyobrażamy sobie, jak przebiega linia od jednego ucha do drugiego, a druga linia przez środek twarzy głowy i miejsce, gdzie te linie się krzyżują, to będzie ten punkt. To jest tak, można powiedzieć, na samym czubku, w tym najwyższym punkcie głowy. I tam też zataczamy takie kółeczka. Jeżeli nie masz naprawdę czasu, to możesz tylko i wyłącznie ograniczyć się do masażu tego punktu, ponieważ jest to miejsce, w którym wszystkie drogi energetyczne człowieka się przecinają. Masaż tego punktu będzie wpływał na poprawę funkcjonowania całego organizmu. Tutaj dobrze jest też właśnie zamknąć oczy. Także jest to jeden ze sposobów, którym możesz zakończyć masaż twarzy. Możesz też wykonać takie elementy osobno. A jeśli nie masz na to czasu, przynajmniej nie masz każdego dnia, to pamiętaj o tym, by wyjść z masażu w spokoju i właśnie takimi ruchami głaszczącymi.